Dzień dobry, Adam Bowling Fishing. Witam Was. Przyszedł czas na podsumowanie obecnego sezonu 2022 oraz zamknięcia ostatnich dwóch sezonów, czyli podsumowanie trzech sezonów, które spędziłem na wodzie. No, to był dla mnie okres nauki. Przez 3 lata robiłem zapiski, notatki, no i przyniosło te efekty, tak? Zacznę może od liczb, jakie liczby wyglądają. Ogólnie wygląda tak, w 2020 roku, w pierwszym sezonie zacząłem liczyć ryby. Złowiłem 343 szczupaki, złowiłem 2 sandacze i 3460 okoni. Rok 2021, złowiłem 387 szczupaków, czyli o prawie 40 szczupaków więcej. 4648 okoni, czyli praktycznie o 1000 więcej okoni. I złowiłem 4 sandacze, no i sandacze 2 więcej, ale to wynika z tego, że u mnie praktycznie w Danii sandacz jest wybity, no i praktycznie za nim nie pływam tutaj, bo to nie ma sensu, się trafi jakiś tam przyłów, ale ogólnie to strata czasu jest w Danii pływanie za sandaczem, tak ja uważam. No i rok obecny, 2022, szczupaki 303, czyli to był najsłabszy rok, jeżeli chodzi o szczupaka, no ale to zaraz przejdę do tego. Sandacze 182, do przodu grubo. No i co o koniu? O koniu to już w ogóle skwitowało to całą pracę, jaką wykonywałem w stosunku do tego, co się dzieje z rybami. O konie w tym momencie mam 8140 okoni z tego sezonu. Piękny wynik. Ogólnie miałem przez 3 lata, chciałem osiągnąć wynik 20 tysięcy ryb, nie udało mi się. Ogólnie złowiłem przez 3 lata 17 tysięcy 482 ryby na spinning. Liczę ryb to rozwiązane na spławik tym podobnych, to są ryby zrobione na spinning. Oczywiście nie wszystkie ryby liczyłem, ale są ryby policzone. Myślę, że to jest bardzo dobry wynik. A tym bardziej, że ten wynik zrobiłem nie mając tak jakby aż bardzo takich dobrych warunków do tego wędkować, bo też nie miałem swojej łodzi, byłem zależny od osób, gdzie wyjeżdżałem za granicę, musiałem się dostosowywać do innych jakby osób. No i to mi trochę utrudniało to. Tak samo w Danii, no nie mam własnej łodzi, korzystam bardzo ze starych takich łodzi, dosyć to nie jest może jakieś, jeżeli na te czasy, super rozwiązanie, no ale jak pokazują wyniki, dałem super radę. No i co, ogólnie złowiłem przez te 3 sezony 1033 szczupaki, sandacze 188, okonie 16248 i 13 troci. No właśnie w tym roku 13 troci złowiłem. Co mogę powiedzieć o tym wszystkim? No co, mogę powiedzieć, że to, że praca, którą włożyłem w to wszystko, moje obserwacje, to wszystko w tym roku mi przyniosły piękne wyniki. Pięknie zostało połowione, co widać. Szczupaków złowiłem w tym roku mniej, dlatego że po prostu całe praktycznie wakacje poświęciłem na sandacze i ganiam ze sandaczami. Dlatego tak zwiększyła się mnie liczba sandaczy złowionych. A zamalała szczupaków, ale to przez to właśnie, że po prostu nie miałem czasu za szczupakami pływać, tylko za sandaczami. Więc cały czas idę do przodu. W przyszłym sezonie, jeżeli wypali wszystko to, co zaplanowałem, moja łódź zostanie zrobiona, skompletuję cały sprzęt, to myślę, że te wyniki będą 2 razy może lepsze. Może z okoniami już się nie da lepszych wyników zrobić, bo 8 tysięcy złapać okoni w ciągu roku, w ciągu jednego sezonu, to jest naprawdę wynik naprawdę dobry. W tym masa dużych ryb. Jest. Duży? Mhm. Cholera jasna, no. Dlaczego to? To jest niesprawiedliwe. Ładny. Chodź tam, chodź się zdjęcie bym tylko robił, nie zjem cię. Czekajmy. Do kolegów przyszłeś, bo to twoi koledzy są, ja wiem. Tak. W
co mogę powiedzieć o sandaczy? Sandacze jakby otworzyłem głowę na sandacze, bo tak jak wcześniej wspominałem w różnych materiałach, większość swojej wiedzy opieram na tym, co słyszałem na YouTube, na jakichś gazetach wędkarskich. No wiadomo, jak większość z nas, tak, szukała gdzieś tej wiedzy. Niestety, jak życie im pokazało, to była strata dla mnie czasu oglądanie tych wszystkich materiałów. I do tej pory oglądam różnego rodzaju filmy wędkarskie youtuberów, naszych i nie naszych, z tego względu, że po prostu nie mam telewizji normalnej, nie chcę mi się jakiegoś syfu oglądać, to włączam sobie dla śmiechu bardziej wędkarskie przygody różnych osób i po prostu mam fajny ubaw z tego, jak cały czas próbują te stare teorie ludziom montować i to cały czas funkcjonuje, no ale to jak będzie z polską tradycją, niech się trwa to latami. Magic. Że tak powiem. No ja odnośnie sandaczy zmieniłem swoje postrzeganie w ogóle tej ryby. Dla mnie to jest najtrudniejsza ryba, jeżeli chodzi o łowienie. No i będę starał się fajnie poprawić wiedzę na temat sandaczy. Ogólnie w tym roku mogę powiedzieć, że pięknie wykonałem robotę. Złowiłem ogólnie 3 szczupaki życiówki. To był 115, 117, 120 szczupak. Złapałem tak samo 3 życiówki sandacza, 85, 92 i 95. Piękna sprawa. Złowiłem tak samo życiówkę, no w sumie więcej życiówek zrobiłem, bo zrobiłem 2 życiówki troci. Najpierw była 69 życiówka, później była 70 życiówka. Tak samo zrobiłem okonia, 50,5 życiówkę. Więc sezon mega udany, tak? Co bym mógł jeszcze wam powiedzieć na temat tego sezonu? Dużo zobaczymy na wodzie zachowania wędkarzy. To jest dla mnie też niezbyt takie miłe, że wędkarze zamiast szanować pracę, jaką w to wkładamy, dbać o przyrodę, dbać o ryby, to jednak nie tą stronę to idzie, co jest bardzo przykre. Nie mówiąc o chamstwie, buractwie, jakie panuje na wodzie. To jest niezbyt przyjemne, jak się widzi. Na zagranicy to jest tragedia. Ja to tylko próbuję czasami zrozumieć takie osoby, które jadą za granicę, wykupują sobie. Wiadomo, to nie jest moja sprawa, to jest ich sprawa, to jest u ich pieniądze i tak dalej, ale dla mnie to jest takie słabe. Jeżeli ktoś celuje 3000 zł, czy tam ile siedzi na zagranicę, grupówkę robi, wysiada w Szwecji, pierwsze słowa do osób, które napotyka, to panie, jakie są limity i czy są kontrole, to tacy ludzie przyjeżdżają, to jest bardzo słabe. Mam nadzieję, że takich ludzi nie będę spotykał w swoim życiu, bo miałem takie osoby dalekim łukiem. Te 3 lata, przepraszam, pozwoliły mi poznać na tyle wody, że śmiało mogę chosądy używać tylko zimą. No i chosądy trzeba używać do sandaczy, bez tego no niestety to jest macanie, a nie łowienie, jeżeli chodzi o sandacze. Szczupaki to mogę łowić, powiem wam szczerze, to już bez echosondy, bo tak poznałem te ryby, jak migrują, gdzie migrują, kiedy będę je łowił, jak będę je łowił, co widzieliście na wideo. W tym roku to powtórzę, myślę, że jeszcze z lepszymi wynikami. No i się wezmę za te rybki konkretnie, tak? Jaką radę wam mogę dać? Czym więcej będziecie na wodzie, zdobędziecie doświadczenia, tym lepsze będziecie mieli wyniki, tak? Co mogę powiedzieć o przynętach? Nie powiem wam o przynętach. Ogólnie stworzę chyba własny projekt przynęty. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Takie mam plany. Ogólnie jest zima. Jest najcięższy okres w sezonie, a ja planuję zrobić coś takiego, że mam zamiar zebrać wszystkie moje doświadczenia z tych 1000 złowionych ryb i stworzyć 3 przynęty. No konia, na szczupaka i na sandacza. Jeżeli mi to się sprawdzi zimą, to powiem wam, to będzie Armagedon. To będzie przynęta, która pozamiata cały rynek wędkarski. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Trzymam mocno kciuki za tą przynętę. Ale to nie zależy też ode mnie, to zależy od współpracy, jaką będę podejmował z ludźmi. Mam nadzieję, że mi to wyjdzie. No i wtedy można będzie fajnie połowić. Nie trzeba będzie tylu przynęt kupywać, nosić w pudełkach i tak dalej, bo mam ponad 3000 przynęt. Ale powiem szczerze, jeżeli wypali mi z tą moją przynętą, jeżeli ona będzie tak łowna, jak myślę, jeżeli to się wszystko sprawdzi, to robię konkurs i powiem wam, że wystawiam większość przynęt na oddanie po prostu, a puszczę w ludzi, niech sobie lecą, nie będą mi potrzebne po prostu, tak będę robił robotę swoją przynętą. Oby tak wyszło, mam nadzieję. Teraz też będę trochę tutaj sprzedawał przynęt Fishbaya w Skandynawii bodajże.
bo fajnie się sprawdziły te przynęty. Mogę polecać na konia, na szkiery do łowienia. Co wam mogę życzyć w przyszłym sezonie? W przyszłym sezonie mogę wam życzyć jak najwięcej ryb, i to ładnych ryb, szczęścia, zdrowia i tyle, no, to ta więcej. Resztę chyba sami ogarniecie sobie, nie? No. Was ewentualnie, jakby ktoś chciał fajnie grubo połowić ze mną, to zapraszam do kontaktu ze mną, prywatnie. Nie interesują mnie osoby nadużywające alkoholu i mięsiarstwo. Osoby, które po prostu będą chciały się z nim skontaktować, proszę, żeby to były osoby mówiące sportowo, żebyśmy się szanowali, bo ja po prostu mam taki charakter, że no niestety nie będę nikomu dawał taryfy ulgowej. Ja robię w życiu to, co ja uważam za stosowne i to mam mieć dobrze, a jeżeli ktoś będzie chciał tą drogą ze mną iść, to zapraszam i na pewno nie będzie tego żałował, jak zresztą osoby, które ze mną pływały. Myślę, że żadna słowa, jeżeli będzie mówiła, każda osoba, która będzie mówiła prawdę, myślę, że z tego słowa na mnie nie powie, a same pozytywy. Więc co, zapraszam was do obejrzenia kolejnych materiałów i widzimy się w przyszłym sezonie 2023, bo myślę, że to będzie kolejny sezon jeszcze lepszy. Jak mi pokazało, co sezon się rozwijam i więcej łowię i większe ryby, więc można iść do przodu. Trzymajcie się, najlepszego w nowym roku i w nowym sezonie. Widzimy się, heja. Jakiś strzał, co? Chciał zabić od razu. O, i tam szczupak piękny wyszedł, pa, i zaraz zdajmy to. Jest! Widzisz? To jest to! Kurwa, widziałem to. Ta, oczywiście. Dziękuję. Numer 4 w podbieraku? Nie to, że mi ja coś tego, ale ja po prostu nie mam czasu. Nie mi się zajmie. Pod płód. Nie mam czasu, nie mi się zająć. Proszę państwa. Brudna, droga do szczęścia okazała się złudna. W tym samym miejscu dalej o krok, wysłana energia zatacza krok. Dziś wracam mocniejszy, wiem komu ufać. Czysty umysł, siła, spokój ducha. Skazany na trening, uczę swego ciała, by uczynić je twardym jak skała. Zamykam oczy, przewijam klisze, całe me życie w jednym zeszycie. I widzę tych MC, ich pusty rap, ulicznym pozerą. Mówię stop, mój rap dla ulicy jak rzut na dzielnicę. Nie szastam słowami, spełniam obietnice. Z szacunkiem na mieście, witam się z ludźmi. Żyję wśród swoich, nie jestem próżny. Cenię skromność, wychowałem się skromnie. Patrzę w oczy człowieka, który stoi koło mnie. Szanuję pokorę, znam wagę waluty. Paru pazernych życie wzięło na buty. Temu szanuj co masz, pamiętaj skąd pochodzisz. Największy ból, gdy ktoś bliski zawodzi. Just say.
przodem z pasji, nie rób dziwki, jakbyś był sutenerem. Styl, wolne flow, tematy szczere. Okaż szacunek, gdy wjeżdżasz na mój teren. Patrz mi w oczy, gdy podajesz mi rękę. Tak jak mężczyzna lub nie rób tego więcej. Biegnę przed siebie i nie chcę zatrzymać. Co mnie tu trzyma? Tradycja, rodzina, nie szukałem przyjaciół, zawsze byłem stąd. Wschodni front, me korzenie tu jak dom. Nie zdradzałem swoich myśli jak Don Corleone. Na zawsze wśród swoich, bo tu jest mój dom. Szanuj matulę, ojca i brata. Opiekuj się siostrą, by była kumata. Uliczna saga, jednego wymaga. Jesteś w porządku albo z gry odpadasz. Odwaga nie zawsze idzie w parze z mądrością. Nie bój się, przezorność nie jest słabością. Wychowany na błędach, nie żalę starą biedą. Tak samo moi ludzie na banicji za miedzą, którzy walczą o wolność. Walczą o byt, każdy dzień na Orięcie, śliski street. Codzienność nie zabija ambicji w nich. Kiedyś wrócą do domu, choćby przez tyks.